Beza tortowa? Ohoho! Ho, ho. Całe pudełko bez tortowych! To wszystko dla mnie? Aha! A? To nie jest beza, ani tym bardziej tortowa. Co to jest? To błyszczący klejnot. Jest bardzo piękny i należy tylko do mnie. Tylko do mnie, tylko do mnie. Hoppa! Kamyczku? Złodziej! Haroldzie! Królikulo! Przestańcie rozrabiać i... Au! O, dzień dobry. Skąd się tu wziąłeś, mały klejnocie? O, jesteś niezaprzeczalnie piękny. Oddawaj! Nie! Zostaw mój kamyk! Co mnie tak opętało? Dlaczego tak nagle zaczęło mi zależeć na jakimś kamieniu? Poza tym, jestem samotnikiem! Co się z nami stało? Ojej, zamieniliśmy się w ogromnego koto-pso-królika. Super! Nie, 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 to nie jest super! Co się stało? Ha, coś mi się przykleiło z tyłu. Jak zawsze. Hej, to pudełko po tortowej bezie, w którym był błyszczący kamień. Że co? Pokaż mi to! Tu jest napisane bezwzględnie schowaj, a nie beza tortowa. W tym pudełku był ten kamień? Widocznie czegoś nie doczytałem. O, znalazłem ukrytą wiadomość. Patrzcie, nie patrz na ten wszechmocny kamień. Jeśli to zrobisz, jego moc cię oczaruje i będziesz chciał go zatrzymać tylko dla siebie. Najlepsi przyjaciele podzieleni przez chciwość, chwytając klejnot w tym samym momencie, zostali zjednoczeni, lecz w niespodziewany, okropny sposób. Dobrze, nie możemy na niego patrzeć i dotykać go w tej samej chwili. To wcale nie jest takie trudne. Tak. To jest moje! Oddawaj! Haha, mam go! Królikulo, oddaj mi go! Nadal mój! Nina tu idzie! Musimy się ukryć! Chłopcy? Czyżbyście chcieli naprawić telewizor? Jakie to urocze! Powodzenia! Kablówki nie ma od miesiąca. Ojeju! To jest najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam. Jutro zabiorę cię do szkoły. Wszyscy będą mi zazdrościć. Musimy jej to odebrać jak najszybciej. Nie możemy dopuścić, by wszystkie dzieci zlepiły się w jedno. To byłoby o wiele łatwiejsze, gdybyśmy mogli się rozdzielić. Właśnie, ale jak? Królikulo, nie! Super, do kuchni szliśmy godzinę. Cóż, dobra robota. Teraz zabierając klejnot Ninie, musimy uważać, aby nie dotknąć go w tym samym momencie, co ona. Nie możemy pozwolić, by do nas przylgnęła. Przecież to niemożliwe. Jak odwrócimy jej uwagę? Obawiam się, że będę musiał użyć mojej sekretnej broni. Naprawdę? Użyjesz swojej sekretnej broni? Nie cierpię tego, ale niestety nie mamy wyboru. O, tak. Haroldzie, ona go dotyka! Stój! Czesławie! Wynoś się! Nina? Cześć, Czesławie. Kiedy przyszedłeś? O, chcesz, żebym cię pogłaskała? Świetna robota, stary. A teraz pozbądźmy się tego raz na zawsze. O, teraz ty. Mam dosyć. Pozwól nam się tego pozbyć, królikulo. Ciężar tego cacka jest dla mnie za duży. Ale ciebie uniosę na pewno. Nie dam rady. Trochę się przeliczyłem.
Żeby chociaż był kogutem. Jest bardziej koguci niż ten tego ty kiedykolwiek będziesz. Sądzę ten tego, że jednak jesteś kogutem. Obejrzyj kolejne filmy wideo i nie zapomnij zasubskrybować Bumeranga na kanale YouTube.